Dzień dobry, proszę Państwa, zaczynamy. Już za chwileczkę zaproszę swojego gościa, a tymczasem temat, jaki dzisiaj mamy, to temat niepłodności męskiej. Jak alarmują eksperci, jakość nasienia mężczyzn bardzo się pogarsza. Problem z płodnością mają coraz młodsi panowie, jednak dowiadują się tego zazwyczaj wówczas, gdy starania z partnerką o ciążę nie przynoszą efektu. To może być niestety za późno, by myśleć o naturalnej ciąży. O tym, jak poprawić jakość nasienia i jakie parametry dają nadzieję na to, że po leczeniu uda się zajść w ciążę naturalną, a jakie wyniki badań są już wskazane do metod zapłodnienia pozaustrojowego in vitro czy inseminacji, o tym dzisiaj porozmawiam z moim gościem. Ale zanim zaproszę mojego gościa na wizję, chciałabym coś zacytować. Szekspir napisał: świat jest teatrem, aktorami ludzie. Każdy odgrywa rolę w wielu spektaklach, które składają się na całe życie. Diagnostyka, leczenie, wsparcie, godziny spędzone w gabinecie i godziny na doszkalaniu – oto zadanie lekarza. Wymagają czasu i zaangażowania. Jednak sukces nie zależy tylko od jednego aktora. Rola pacjentów w procesie leczenia niepłodności jest wręcz nieoceniona. Ich motywacja, nastawienie, zaufanie – a przede wszystkim współpraca z lekarzem są bardzo istotne. Do tego współdziałania zachęcam wszystkie pary, które do mnie przychodzą. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, to nie są moje słowa, a autora już zapraszam do siebie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pan. Dzień dobry państwu. Szanowni Państwo, pan Jarosław Janeczko już podpisuje, żeby wszyscy wiedzieli. Proszę bardzo. Już zbliżę sylwetkę pana doktora. Powiem, skąd pan doktor do nas przybywa oraz jakiej specjalizacji. A więc tak, ukończył Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Klinice Endokrynologii i Płodności TMUJ w Krakowie. Odbywał staż w USA. Jest założycielem oraz współzałożycielem klinik należących do grupy medycznej Parens w Rzeszowie i Opolu i założycielem i właścicielem Centrum Leczenia Niepłodności Parens w Krakowie. Posiada specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Pan doktor ma długoletnie doświadczenie w leczeniu niepłodności, co może potwierdzić wielu szczęśliwych rodziców. Dzień dobry, panie doktorze, cieszę się, że przyjął pan zaproszenie i znalazł dla nas czas. Panie doktorze, to jest bio takie medyczne, a prywatnie wiem, że lubi pan sport. Bardzo, bardzo. No, ze względu na to, że dużo pracuję, muszę się jakoś relaksować i być cały czas w formie, więc dlatego sport jest nieodzowny. I w lecie, i w zimie. Także. A jaki najbardziej? Coś jest takiego ulubionego? No narty. Narty. To jest to. Cały rok się przygotowuję do sezonu narciarskiego. No w tym roku nie wyszło po prostu. No tak, no tak. Pożywało wiele planów każdemu. A w lato, jak nie narty, to co? No sporty wodne, pływanie, żagle. To jest to, co naprawdę lubię. Czyli wysportowany. Trzeba się wtedy zrelaksować, tak. Mm-hmm. Ale wiem, że też ma pan jakiś czworonogów w domu, z którymi też trzeba na dwór pewnie wejść. Tak, no mam trzy suczki, Jack Russell Terrier, wow. Zuzia, Lola i Daisy. Daisy najmłodsza, 8 tygodni. No jest cudownie, no. Najgorzej jest wtedy, kiedy wszystkie trzy chcą spać w jednym łóżku i to ze mną, tak. No ale... No, kocham zwierzęta. No, córka wymusiła na mnie zakup tego trzeciego pieska. No, tak było też z tym drugim i pierwszym. No, na początku się nie zgadzałem, ale później oczywiście. Tak to jest. Miękło serce. Jak dziecko przyniesie, to trudno potem usunąć tego zwierzaka. Tak jest, a to taki sprytny podstęp był. Tak. Mnie też się rodzice nie zgadzali, aż w końcu kupiłam siostrze na urodziny, więc wiem, o czym pan dobrze mówi. Panie doktorze, już sylwetkę pana przedstawiłam, chociaż mniej więcej, ale chciałabym jeszcze, szanowni państwo, aby bliżej zobaczyć, też przyjrzeć się placówce Parens Kraków, skąd pochodzi pan doktor, gdzie jest założycielem. I chciałabym, żebyście razem ze mną zwiedzili troszeczkę klinikę, ponieważ jest bardzo kameralna, bardzo ładna. O, i pokażę takie zdjęcie. To jest jeden z gabinetów, panie doktorze? Tak.
To jest jeden z gabinetów, szanowni państwo, więc jeżeli będziecie pacjentkami lub jesteście, to pewnie poznajecie te gabinety. O, następne zdjęcie takie. O, na przykład. To też jest gabinet. Tak. To też jest gabinet. Tak jest. Dobra. Następne zdjęcie, które bym chciała pokazać, bo tych zdjęć troszeczkę tutaj mam, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ładne przestrzenie, więc chciałabym pokazać. O, już. Wszystko dla naszych pacjentów. Poczekalnia. Tak. Poczekalnia, właśnie, właśnie. Kiedyś, tak, byłam tam u państwa, to więc poznaję też, a to też pewnie jakiś gabinet kolejny. Tak, to, tak, to aha, są, aha. To jest też kolejny gabinet. Tak. Mhm. Trzy gabinety lekarskie są mniej więcej podobne. Tutaj panie w recepcji i od razu jak są panie w recepcji, to pokażę ten korytarz, on trochę wygląda jak taki science fiction film, korytarz, ślicznie jest oświetlony, pięknie to wygląda. Co tu jeszcze pokażę? Pokażę to, o. Łóżko ginekologiczne i tu mamy jakieś szafeczki, to chyba szafeczki jak panie idą na punkcję, żeby zostawić. To też, tak, to jest szatnia, gdzie pacjenci się przygotowują i później przed zabiegiem, po zabiegu już tutaj się przebierają swoje prywatne ubrania i mogą już wyjść do domu. Dobra. I co bym chciała pokazać, no co równie jest ważne, o, taki przyjemny bocian z certyfikatem PTMR. Tak. PTMR, to też właśnie jest bardzo... Wierzymy w niego. I przynosi, to trzeba. Bardzo dobrze, taka jego rola. Co tu jeszcze bym chciała pokazać, to już było. A jeszcze coś tu znajdę ciekawego, zanim przejdziemy do naszej rozmowy. A co? O, proszę bardzo, tego pana to chyba pan zna? Tak. A to pana gabinet? Zasiedział się, tak. Zasiedział się w pracy. Widać, że pasjonat. No dobrze, to panu damy tam, niech dalej pan siedzi. A teraz, skoro już jesteśmy tak przy ludziach, o proszę bardzo, to jest zespół, ale to jest zespół chyba ginekologiczny, prawda, panie doktorze? Tak. Jakby pan serdecznie opowiedział o każdym specjaliście, znaczy imię, nazwisko i jaka specjalizacja? Pan docent Milewicz. Ten środku? Tak jest, aha. Mój kolega, razem zaczynaliśmy karierę na Kopernika w Instytucie w Klinice Ginekologii i Położnictwa. Cenię sobie bardzo współpracę od wielu lat. Mogę powiedzieć, że to jest mój przyjaciel. Młodzież. Pani doktor Kiałka, pani doktor Kłosowicz, pan doktor Maduzia. Niedawno zdał specjalizację. Z bardzo dobrym wynikiem. Bardzo lubiany przez pacjentów. Pacjentki. Doktor Janowiec też bardzo dobrze rokując. Pan doktor Jordan, który u nas zajmuje się głównie położnictwem. Przepraszam bardzo. Pani doktor Trybus, nasz nowy nabytek. I oczywiście pan doktor Wyrobach, specjalista. Przyszedł z sąsiedniej kliniki. Mam nadzieję, że będziemy długo współpracować. To jest zespół ginekologów, a teraz chciałabym pokazać, o, pach, proszę bardzo, tych dwóch panów. No, to nasi urolodzy. Ja zawsze mówię wszystkim pacjentom, jeśli pacjentom, którzy namawiam do pójścia do urologa, bo uważam, że wizyta w ośrodku leczenia niepłodności jest bardzo dobrą okazją do tego, żeby panowie skorzystali z możliwości przebadania się urologa, ponieważ nie ma tradycji chodzenia do urologa przez mężczyzn. Generalnie większość z nich nie chce chodzić. No i albo mamy do wyboru, oczywiście pan doktor Wiatr, artysta. Tak. No i pan doktor Ostachowski, sportowiec, więc u nas to jest do koloru, do wyboru, żeby wszystko zaproponować.
Tak jest. Pan doktor Wiatr właśnie był kiedyś naszym gościem. Ja pokazywałam Państwu film, na naszym YouTubie jest zawieszony. Dlaczego pan doktor Janeczko powiedział, że artysta? Ponieważ pięknie, pięknie rysuje i też właśnie pokazywaliśmy na live'ie jego przepiękne prace. Dokładnie, ale klinika nie mogłaby istnieć bez jeszcze jednego zespołu. Ta-da! Tak. Zespół embriologiczny. No i tutaj oczywiście to są te panie, które, przepraszam, jest wśród pań jeszcze kolega, tak jest. No mogę powiedzieć tylko tyle, że proszę zawsze pacjentów, aby patrzyli na ten zespół, ponieważ te osoby są najczęściej w cieniu. Nie widzą, a to dzięki zaangażowanym ludziom no mamy takie sukcesy i to dzięki ich ciężkiej pracy no, możemy się pochwalić takimi wynikami i dawać radość i szczęście tym parom, które tu przychodzą. Zespół, którego nie widać. Tak jest, tak jest. A ciężka praca jest bardzo... Ciężka praca, tak, i no, bez nich byśmy sobie nie poradzili. Także no, muszę powiedzieć, teraz się trochę... Ten zespół embriologiczny poszerza, ponieważ mamy bardzo dużo pracy, rozwijamy się właśnie o tą część diagnostyczną i chcemy jak najwięcej robić badań po to, żeby no jak najlepiej zdiagnozować pary przed rozpoczęciem leczenia. Tak więc ten zespół, oczywiście no nie mogę powiedzieć, że tworzymy zespół, tak? Tworzymy drużynę, wszyscy tu są najważniejsi, ale tak jak mówię, nie można pominąć żadnej tu osoby, bo wszyscy są bardzo zaangażowani i bez nich no, nie ma sukcesu. To jest tak jak, panie doktorze, pewnie może mam rację, jak te puzelki, które są logotypem waszego blogu, które też tworzycie, tak? To są puzzle, które składają się w całość i bez tego pewnie by nie było sukcesu. Szanowni Państwo, przy okazji zapraszam na bloga, który nazywa się Nastroje. Serdecznie polecam, tam jest rzetelna, fajna wiedza, właśnie pisana przez specjalistów, czyli same źródełko, będziecie w bardzo dobrych rękach, jeżeli chodzi o takie właśnie wsparcie medyczne. Blog nazywa się nastroje.blog.prl. Na samym dole jest na paseczku napisane, u nas teraz się wyświetla, więc serdecznie zapraszam, odwiedzajcie, sprawdzajcie, bardzo dużo fajnych artykułów, więc polecam. A teraz, szanowni Państwo, ja znikam, bo to nie ja jestem tu najważniejsza, mojego gościa zostawiam, tak? I przejdziemy do tematu, jaki dzisiaj nam tutaj przyświeca, czyli diagnostyka niepłodności męskiej przed zabiegiem i inseminacją. No właśnie, co to się dzieje, panie doktorze, że z tymi mężczyznami, no to nasienie jest coraz słabsze, coraz gorsze, XXI wiek nas zabija, co to się dzieje? No, ja chcę powiedzieć, że są też dobre elementy, mianowicie to, że coraz więcej pacjentów, mężczyzn, którzy przychodzą z partnerkami do naszego ośrodka, myślę, do wszystkich ośrodków, są świadomi, że pacjentem w chorobie, która nazywa się niepłodnością, pacjentem jest para. No przecież jeszcze parę lat temu najczęściej to kobieta była diagnozowana, leczona i jeśli para nie mogła mieć dziecko, wręcz sugerowano, że wina jest po stronie kobiety. To było oczywiście i niesprawiedliwe, i niemerytoryczne. Teraz oczywiście panowie przychodząc do ośrodka, no, my zawsze tłumaczymy, że no, muszą trochę zmienić nawyki żywieniowe, muszą się trochę więcej ruszać, muszą zacząć się badać. Oczywiście podstawowym badaniem to jest badanie seminogramu, badanie nasienia, podstawowe, czyli seminogram. I tu to, oczywiście to badanie nie odpowie nam na kluczowe pytanie, że czy ten mężczyzna jest płodny, ale no tu przynajmniej możemy podzielić jakby grupę pacjentów na to, czy jest to seminogram, badanie nasienia w normie, czy też poza normą. Oczywiście
Ja wykorzystuję tą sytuację, gdzie pacjent pojawia się z partnerką, nawet jeśli wyniki są seminogram, podstawowe badanie jest prawidłowe, namawiam do tego, aby partnerzy udali się do urologa. Ponieważ, tak jak już powiedziałem, no, panowie nie mają w zwyczaju chodzenia do urologa cyklicznie, więc wykorzystując tą okazję, że już jest u lekarza, więc powinien się zbadać, ponieważ no, to nie tylko mężczyzna tu ma być pod kątem płodności sprawdzany, ale też i ogólnego zdrowia. I oczywiście opieka nad parą, nad mężczyzną, to jest interdyscyplinarna sprawa, ponieważ musimy mieć, czasami jest potrzebny endokrynolog, zaburzenia tarczycy, cukrzyca, czasami diabetolog, no, trener personalny, jak mówię, zmieniamy nawyki. No i oczywiście takim kluczowym specjalistą jest urolog, androlog, tak, który no, musi przebadać dokładnie pacjenta. Jeśli stwierdza zaburzenia, no to zaczynamy tego pacjenta leczyć i czasami nawet musi być do tego zespołu zaproszony immunolog, a nawet genetyk. Oczywiście genetyk jest potrzebny bardzo rzadko, natomiast no przede wszystkim tutaj musimy panów no, prosić o to, żeby byli w jak najlepszej kondycji. No, często z tym są trudności, mianowicie no, rzucenie palenia. Ja wymagam od swoich pacjentów bezwzględne rzucenie palenia, ponieważ no, są prace, które mówią, że no, nikotyna znacznie bardzo ogranicza płodność. To właściwie nie ma sensu leczenia pary, kiedy na przykład jedno z pacjentów, no najgorzej, jak powiem, nie chcą rzucić palenia. No. I zawsze tłumaczę to pacjentom, że no mają jakby dwie możliwości. To leczenie może być skuteczne, najbardziej skuteczne, może być szybkie i tanie. No ale jeśli nie będą słuchać, no, nie posłuchają nas, no to będzie długie, mało skuteczne, no i drogie. I słuchają się, panie doktorze, czy nie? W większości. Natomiast ja wielokrotnie no, tłumaczyłem, stawiałem sprawę jasno w układzie zero-jedynkowym. No, albo słuchają panowie, bo teraz mówię głównie o panach, więc albo rzucamy palenie bezwzględnie. No i nie na zasadzie, że palę, ale się nie zaciągam, albo zmniejszam ilość tych palenia, tylko trzeba całkiem rzucić palenie. No i to, jeśli rodzice już to panu mówili dawno i pan nie słucha, no to teraz pan musi posłuchać. No i, no i tak to wygląda. No. A alkohol, panie doktorze, alkohol? Oczywiście, no przede wszystkim nie powinniśmy nadużywać alkoholu i to mocnego, takiego powyżej 20%. Tak? No ja rozumiem, że lampka wina, małe piwo, to nie jest problem, tak? Natomiast no, mocny alkohol no, zaburza spermatogenezę i tu jest oczywiście problem taki, że też ciągłe pytanie, długość abstynencji alkoholowej przed badaniem nasienia, no bo nie można iść na mocną imprezę, a później dzień czy dwa później iść na badanie nasienia, bo wtedy no, wyniki będą naprawdę złe i wtedy no, jest pytanie, po co to badanie, tak? I wtedy zaczynamy leczyć wyniki, a nie pacjenta. No a już problem taki, że ta szansa na zajście w ciążę jest mniejsza, więc no, nie zawsze się to wszystkim panom podoba, no, ale pewien rygor musi być narzucony, tak? No, bo my jesteśmy rozliczani ze skuteczności. Jeśli chcemy mieć sukces, to dwie strony muszą współpracować, czyli pacjent i lekarz. Jeśli lekarz no, mówi, że coś trzeba zrobić, narzucić jakiś system leczenia, to musi być wykonywane. Po prostu. Dla dobra pacjenta. Po prostu.
Dokładnie. A panie doktorze, jak pan już mówi właśnie o tym alkoholu, o papierosach, to ile czasu muszą się jakby zregenerować plemniki, tak? Odkładamy papierosy, odkładamy alkohol, czy jest jakiś taki czas na, nie wiem, na regenerację? Proces tworzenia plemników to jest około 2,5 miesiąca, więc jeśli odstawimy ten czynnik uszkadzający nasienie, no to wtedy trzeba te 2,5 miesiąca odczekać, żeby plemniki wróciły do normy. Więc bardzo ważna jest ta pierwsza wizyta, bo podczas pierwszej wizyty informujemy parę, że muszą rzucić palenie, czy też pacjent musi rzucić palenie. I w międzyczasie no, u pacjentki wykonujemy badania, a no, partner po tych 2,5 miesiąca, po 3 miesiącach, no, mniej więcej tyle trwa spermatogeneza, wtedy ma robić badania. No i zaczynamy od seminogramu, podstawowego badania. Jeśli są jakieś zaburzenia, czyli parametry, które mówią o tym, że czy też koncentracja jest zaburzona, czy ruchliwość, no to, czy morfologia, czy budowa tych plemników, no to wtedy zlecamy dodatkowe badania, które nam pokazują, jaka jest funkcja plemników, bo to nas też bardzo interesuje. Czy można jakoś naprawić te plemniki, panie doktorze? Które można na przykład, żeby się starać, nie wiem, przychodzi pacjent, tak? Są jakieś złe te plemniki, ale nie są jeszcze jakieś tragiczne. Czy można właśnie, nie wiem, stylem życia poprawić, czy suplementami? Tak, oczywiście. Ja często też pacjenci pytają, są pacjenci, którzy są bardzo aktywni fizycznie i jakby obawiają się, że nadmierna aktywność fizyczna może zaburzać. Ale jeśli to nie jest uprawianie sportu zawodowego, tylko rekreacyjne, to tu tylko zalecamy takie postępowanie. No oczywiście, jeśli mamy nadwagę, tak, no to powinniśmy dietę, no i ruch. Często są pytania o jazdę na rowerze, tak, bo mieliśmy tu takich bardzo dużo medialnych przypadków, gdzie były nowotwory jądra u kolarzy, no ale nie udowodniono zależności między uprawianiem kolarstwa a zaburzeniem spermatogenezy, czy też występowaniem częstszym nowotworów. Też badano zależność przegrzewania jąder w trakcie jeżdżenia na rowerze. No i tak jak mówię, no jeśli ktoś uprawia ten sport rekreacyjnie, to można tylko zalecać i tu nic się nie będzie działo. Pływanie, no, basen jest wskazany, bo to jest ruch, to jest zdrowe, woda jest chłodna, więc niska temperatura czy niższa temperatura poprawia warunki spermatogenezy, natomiast no, tu trzeba się liczyć z tym, że często w basenach możemy nabawić się infekcji, szczególnie ureaplazmy i tu jest problem, że no, raczej chodzimy na baseny czyste albo no, pływamy w naturalnych akwenach, jeziora, rzeki, morze, to jest zalecane. Panie doktorze, a który z parametrów nasienia ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego zapłodnienia? Czy jeśli na przykład plemnik jest mało, ale są w miarę zdrowe, mają dobrą budowę i całkiem sprawnie się poruszają, jest szansa, by zajść w jakiś sposób naturalny? Jeśli chodzi o naturalne poczęcie, to oczywiście głównym czynnikiem, głównym parametrem jest koncentracja, ilość plemników. Mhm. Jeśli mamy możliwość wykonania inseminacji, czy też procedur in vitro, no to koncentracja nie jest aż takim ważnym parametrem. Oczywiście, tak jak już powiedziałem, seminogram nie jest wystarczającym badaniem, to jest wstępne badanie, które nam powie, czy rozszerzamy diagnostykę i o jakie badania. No, ja chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie no, generalnie dużo siedzimy, tak? Przez to siedzenie jądra są przegrzewane. No i teraz oczywiście towarzyszą temu też żylaki powrózków nasiennych. No i tu znowu wracamy do tego, że zawsze pacjent powinien być przebadany przez urologa.
Oczywiście może się też tak zdarzyć, że przy żylakach porostków nasiennych, ale to tych najbardziej zaawansowanych, w najwyższym stopniu, może się okazać, że trzeba będzie zoperować. To, co Pani pytała, co można zrobić, żeby poprawić jakość nasienia. No i wtedy czasami jest konieczne wykonanie operacji żylaków porostków nasiennych. No i ta operacja może przynieść nawet po 70% przypadków poprawę jakości nasienia. Panie doktorze, jeszcze wrócę się do tego, co nam może szkodzić, bo wpadło tutaj pytanie z naszej grupy Obyć sobie życie. Czy kawa ma negatywny wpływ na płodność męską, jakość nasienia? Nie. Czytałem taką pracę, w której właśnie udowodniono, że kawa, ale espresso, dużo antyoksydantów. To zaleca się, żeby właśnie pić. To mnie też zdziwiło, ponieważ jeszcze do niedawna czytałem, że jedna, dwie kawy to wręcz jest zalecana, bo tylko tyle można. Tutaj udowodniono, że powinno być minimum 3 espresso dziennie. Jeśli nie chcemy mieć właśnie niepłodności, nie chcemy mieć nadciśnienia, nie chcemy mieć cukrzycy, no więc dlatego oczywiście ta kawa najlepiej bez cukru i bez tych wszystkich śmietanek mleka, które są najczęściej bogate w te wszystkie składniki chemiczne. Także świeża kawa, świeżo mielona espresso zalecana, czyli taka, tak jak to Włosi piją, więc ta dieta śródziemnomorska, jest zalecana. Mamy zdrowo żyć. Zanim pójdziemy dalej, chciałabym... Już wyświetlam pytanie. Panie doktorze, jakby pan był uprzejmy spojrzeć na to pytanie. Mam pytanie, czy parametry? 1% morfologia, ruch podstawowy 60%, zwiększona lepkość nasienia, żywotność 57%, 197 milionów plemników w ejakulacie, hormony w normie. Czy te parametry są wystarczające do inseminacji, czy tylko in vitro? Jesteśmy w stanie cokolwiek tutaj powiedzieć? Oczywiście, że można robić inseminację, natomiast to jest taki klasyczny przykład, że ja bym rozszerzył diagnostykę, bo jeśli musimy wykluczyć na przykład stan zapalny, jakąś infekcję i oczywiście dlatego urolog i dodatkowe badania, które na przykład trzeba, jeśli morfologia jest obniżony parametrami, jest norma powyżej 4%, więc powinno się na przykład zrobić fragmentację, zbadać fragmentację DNA plemników, test wiązania z kwasem hialuronowym. Można też zbadać, powinno się zbadać też, ocenić ilość wakuoli w plemnikach, czyli to badanie MSOME. No i dopiero, tak jak mówię, przystąpienie do zabiegu inseminacji czy in vitro powinno się dopiero wykonać po wykonaniu szeregu badań diagnostycznych. Wtedy wiemy, co możemy zaproponować pacjentowi, bo nie ma nic gorszego, kiedy po nieudanym zabiegu inseminacji czy in vitro pacjent pyta, dlaczego się nie udało. No jest cisza, nie wolno do tego doprowadzać. My musimy wiedzieć, dlaczego wykonujemy daną procedurę. Bo na przykład, fragmentacja DNA jest znacznie przekroczona. Jest taka praca, w której udowodniono, że powyżej 25% tego współczynnika DEVI właściwie nie ma sensu robić inseminacji, bo skuteczność jest znikoma, więc pacjenci mogą się czuć wręcz oszukani, jeśli nie mają pełnej diagnostyki, bo pytanie wtedy jest, po co to robiliśmy, jak szansa jest znikoma, tak? Panie doktorze, a takie pytanie już też wyświetla na monitorze. W przypadku jakich męskich schorzeń oraz po jak długim leczeniu następuje rekomendacja do zastosowania inseminacji czy in vitro? Więc, proszę Państwa, jeśli mówimy o in vitro, na przykład jeśli jest koncentracja poniżej miliona plemników, tak, poniżej, no to
przypadku, jeśli oczywiście po diagnostyce i profil hormonalny jest prawidłowy i nie możemy podnieść koncentracji, zwiększyć koncentracji plenników, no to tu jest oczywiście procedura in vitro, najczęściej z mikromanipulacją, wprowadzeniem plemnika do komórki jajowej. Natomiast jeśli chodzi o inseminację, uważa się, że koncentracja powinna być powyżej 5 milionów. Wiemy, badania pokazują, że jeśli po preparatyce nasienia koncentracja tych plemników o najlepszej ruchliwości, tych najlepszych, jest między 1 000 000 a 1,5 miliona, to skuteczność takiej inseminacji jest 1,1%. No więc jeśli ta wartość jest poniżej 1 000 000 tych wypreparowanych, właściwie nie powinno się, nie zaleca się wykonywania inseminacji. Więc tak jak mówię, no tu jeszcze jest kwestia partnerki, no bo jeśli rezerwa jajnikowa jest niska, to tracenie czasu na no na przykład inseminację, która ma znikomą skuteczność w takich przypadkach, no to nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, wręcz zaleca się, żeby jak najszybciej przystąpić do procedury in vitro, tak? Bo no ten czas, no nie możemy tracić czasu. Panie doktorze, czy każdy pacjent powinien wykonać kariotyp oraz badanie genetyczne mutacji CFTR i AZF? Nie. Bo to są nie każdy. Nie, nie. To są konkretne wskazania u pacjentów. Polskie Towarzystwo Urologiczne też zaleca koncentracja poniżej 5 milionów, wtedy pacjent powinien mieć zrobione kariotyp, AZF i CFTR, te badania się zaleca do wykonania, no po to, żeby właśnie rozszerzyć diagnostykę i szukać przyczyny, tak? Proszę mi powiedzieć, jeżeli ten seminogram, tak, mamy coś w seminografii nie tak, no to dobra, no to jaki jest kolejny krok? Jest coś nie tak i co robimy? Trzeba jedno badanie nasienia, seminogram to jeszcze nie jest wiarygodny wynik, więc trzeba minimum 2 tygodnie przerwy i oczywiście powtórzyć to badanie z zachowaniem wstrzemięźliwości płciowej między 2 a 7 dni. I wtedy mając dwa takie badania, no można się decydować później na konkretne rozszerzone badania, tak jak już mówiłem, badania funkcji plemników. No i oczywiście wizyta u urologa. Panie doktorze, czy w ogóle w przypadku mężczyzn, nie wiem, jesteśmy w stanie, nie wiem, powiedzieć tak, że kiedy podejrzewamy niepłodność w ogóle u mężczyzn? Czy jesteśmy w stanie jakoś sami zdiagnozować? Mężczyźni mogą być w stanie? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ tak jak powiedziałem, pacjentem w niepłodności jest para. I oczywiście może być pacjentka, która ma niższą rezerwę jajnikową i pacjent, partner, który ma no, lepsze nasienie, wtedy nie twierdzimy, że oni mogą być bezpłodni, tylko jakby więcej prób, musi być dłuższy ten okres starania się o ciążę. I tak jak mówię, no jedynym potwierdzeniem, czy ktoś jest płodny, czy nie, to jest próba biologiczna, czyli czy partnerka zachodzi w ciążę. No, przy seminogramie możemy być pewni, że no, będą trudności z zajściem w ciążę, kiedy stwierdzamy azoospermię, czyli całkowity brak plemników. Przy powtórzeniu badania znowu widzimy, oczywiście później rozszerzamy to o badania hormonalne i badania genetyczne, ale takie przypadki to jest dość rzadka sprawa, bo to jest tam powiedzmy 1-2% populacji. Najczęściej to są pacjenci, którzy mają niewielką ilość obniżonej koncentracji, czyli powiedzmy norma to jest powyżej 15 milionów, pacjenci mają 10, to się często zmienia 15, 12, 8 milionów. No i tak jak mówię, musimy powtórzyć seminogram, a później rozszerzyć o badania, tak jak mówiłem, chromatyny plemnikowej, badania też obecności przeciwciał przeciwplemnikowych.
No i tak ciągle będę powtarzał, i urolog, i idziemy do urologa. Panie doktorze, tu jest pytanie od pani Oli. Czy przy prawidłowych parametrach nasienia jest sens wykonywać inseminację? No, problem polega na tym, że ta inseminacja przy prawidłowym nasieniu może być mało skuteczna. Tak, no ale jeśli nie mamy, wszystko też zależy od trwania, długości trwania niepłodności, też jest kwestia, jakie zaburzenia są na przykład u partnerki, bo jeśli mamy endometriozę pierwszy czy drugi stopień, no to jest sens wykonywania inseminacji. I tak jak mówię, wszystkie parametry, mówimy tylko o seminogramie, więc musimy popatrzeć i sprawdzić pozostałe badania, pozostałe parametry, przede wszystkim funkcję plenników musimy zbadać. Panie doktorze, a czy są w ogóle jakieś metody zwiększające skuteczność inseminacji in vitro, jakie warto zastosować w przypadku słabych plemników? Mamy cokolwiek? Oczywiście teraz też od niedawna w większości klinik w naszej też są wykonywane badania, które separują plemniki, oddzielają plemniki z uszkodzonym DNA i wtedy możemy odpreparować te plemniki, które mają prawidłowe DNA, prawidłową funkcję i no wtedy nam to podnosi skuteczność, jak do inseminacji, jak i do in vitro. Oczywiście badamy też nasienie, jeśli możemy wykonać badaniem SOME po to, żeby ocenić wakuole plemnika, wtedy no na przykład później możemy wykonać procedurę in vitro IMSI, tak? Czyli pod bardzo dużym powiększeniem wybieramy plemniki, które nie mają zaburzenia w budowie tych malformacji. Jest wiele procedur, które no poprawiają skuteczność, ale ja ciągle powtarzam pacjentom, że pacjenci przede wszystkim się muszą przygotować. No, mówię o papierosach, o nadwadze, o zmianie trybu życia, o ruszaniu się, żeby nie siedzieć, nie przegrzewać jąder. No to jest bardzo ważne. Czasami jest to trudne, ponieważ jeśli mamy, a coraz częściej się to zdarza, że partnerka ma niską rezerwę jajnikową, a my musimy mieć czas, minimum 3 miesiące, żeby poprawić nasienie. No i teraz para musi, no ten pacjent musi współpracować, tak? I to musimy od wizyty zacząć się zachowywać, no tak, żebyśmy podnieśli tą skuteczność. Panie doktorze, kolejne pytanie od pani Anny. Chyba sobie język połamie, więc może nie będę tego czytać. Tak, to już teraz to może powiem, bo często pacjenci właśnie przychodzą i co to jest? Asteno, czyli mamy zaburzoną urokliwość, terato, czyli zaburzoną budowę plemników, czyli tak, tu mamy morfologię 0%, czyli wyjściem z in vitro. No, tak jak już mówiłem, seminogram to jest wstęp. Po czym zaczynamy wykonywać poszczególne badania diagnostyczne, po to, żebyśmy coś więcej wiedzieli, bo to, że morfologia no nie ma prawidłowo zbudowanych plemników, nie musi oznaczać, że te plemniki są niezdolne do zapłodnienia. One mogą mieć problemy z zapłodnieniem w sposób naturalny, ale mogą zapładniać komórkę podczas procedury na przykład in vitro X, więc no musimy poświęcić trochę czasu na badania i najczęściej, jeśli pacjent zrobi badanie, powtarzamy seminogram po 2 tygodniach, a później rozszerzamy badanie fragmentacji DNA, Martes, Hamram, Sony, to są badania, które później nam więcej coś powiedzą. Panie doktorze, jeszcze wyświetlę jedno pytanie. To prawda, ono trochę odbiega od naszej tematyki, ale żeby pani Anny nie zostawić też bez odpowiedzi, czy jeśli pierwsze podejście do in vitro się nie udało, a mam zamrożony jeden zarodek, czy przed kolejnym podejściem powinna mieć zrobione badanie immunologiczne?
Proszę Państwa, no powiem tak, no przede wszystkim trzeba wykorzystać ten jeden zarodek i teraz jest, jeśli chodzi o immunologię, no jest z tym problem, bo no, wytyczne ESHRE mówią, że leczenie immunologiczne w tym immunologii niepłodności, no nie jest skuteczne, ale nawet dzisiaj pacjentka była leczona u nas, moja pacjentka z sukcesem i to jest bardziej leczenie empiryczne. Oczywiście ja to ciągle powtarzam pacjentkom, gdybym był na ich miejscu, próbowałbym wszystkiego. Oczywiście zasada jest jedna, żeby nie szkodzić i czy powinno się, no nie, pierwszy, tak jak tutaj pani zaznaczyła, że ta pierwsza próba się jeszcze nie skończyła, tak, bo mamy jeszcze jeden zarodek. Wedle wytycznych te procedury nie działają, ale właściwie wszyscy stosują, czy to jest bardziej przez to, że pacjent wymusza? W pewnych przypadkach na pewno tak, ale staramy się pomóc i jest wiele artykułów, wiele prac na ten temat. Wyniki są niejednoznaczne. To na całym świecie się leczy immunologicznie pacjentów. No, staramy się zrobić wszystko. Jak się udaje, już wtedy nikt nie zadaje pytania, dlaczego się udało. No, oczywiście to ja bym może trochę zmienił kolejność, że ten czynnik immunologiczny postawiłbym troszkę dalej. No, jeśli zakładamy, że przebadaliśmy wszystko w porządku, jest wszystko w porządku, nie ma infekcji, no jest pytanie, jaki statut genetyczny jest tych zarodków był, czy tego zarodka, no to myślę, że to jest główne pytanie. Panie doktorze, czy diagnostyka niepłodności męskiej przed inseminacją, a in vitro czymś się różni? Czyli ja uważam, że badanie, pełna diagnostyka powinna być zakończona przed leczeniem. Oczywiście jeśli na pewno do procedury in vitro powinniśmy już naprawdę rozszerzyć badanie, no i wtedy na przykład, no jeśli jest test wiązania z kwasem hialuronowym, tu możemy, tu na przykład przy in vitro możemy pomóc, robimy tak zwane PIXI, czyli powtarzamy tą procedurę, potrafimy wychwycić te plemniki, wykorzystać plemniki, które się połączyły z kwasem hialuronowym. Przy inseminacji tego nie zrobimy, tak, bo nie mamy możliwości. No więc jest, ten filtr dawniej zwany Ferty czy teraz Zymo też możemy wykorzystać i do inseminacji, jak i do in vitro. Oczywiście tu jest to uzależnione też od koncentracji, bo kilka procedur może być dokładnie takich samych, tylko wszystko zależy od takim głównym czynnikiem jest koncentracja, ponieważ jeśli mamy mało plemników, no to czy za mało do tego, żeby wykonać inseminację, no musimy wtedy robić, znaczy musimy zaproponować wykonanie in vitro. Panie doktorze, kolejne pytanie takie wpadło od pani Klaudii, już przeczytam. W wynikach nasienia wyszło 593 miliony plemników, żywotność 75%, podwyższona lepkość, morfologia 0%. Ja mam niedoczynność tarczycy Hashimoto. Czy jest szansa na zajście w ciążę z sukcesem? Często straciłam ciążę z powodu pustego jaja płodowego. To znaczy, no oczywiście, że jest szansa na zajście w ciążę. No, jeśli chodzi o panią, powinna pani kontrolować, i to też jest już wiedza powszechna, że to TSH powinno być poniżej 2,5, no ale to myślę, że jeśli pani już wie, że jest Hashimoto, to na pewno tarczyca jest kontrolowana. Teraz tak, no koncentracja jest bardzo duża, prawidłowa, nie jest za wysoka, tak? Żywotność jest prawidłowa, lepkość zwiększona. I teraz pytanie, dlaczego? No najczęstszą przyczyną albo,
albo jakaś infekcja, więc znowu albo posiewy, ale to pacjent idzie do urologa. Ja to cały czas będę powtarzał, że przed próbami, przed wykonywaniem jakichkolwiek procedur pacjenci mają być przebadani, bo później to właśnie jest, pani Klaudia, właśnie, no, dlaczego tak jest, tak? Mamy mało badań, nie mamy dużo wyników i nie możemy odpowiedzieć no, na to główne nurtujące pytanie. No, puste jajo płodowe, wiadomo, że ciąża się musiała zakończyć, musi być terminowana ciąża, ponieważ nie może się ona dalej rozwijać, tak? No i tyle. No, no, po prostu rozszerzona, powrót do rozszerzonej diagnostyki, ale oczywiście pacjentka może urodzić zdrowe dziecko. Jeszcze tu jest pytanie na samym dole od pani Marty, też już, już wyświetliłam. Tak, lepkość nasienia. Przy bardzo dobrych wynikach. Tak, przy bardzo dobrych wynikach ilości kliników, ruchliwość, morfologia, tak. Płyn. Dobrze, no więc ja myślę, że to nie jest kwestia ilości płynów spożywanych, tylko no, tak jak mówię, musimy wiedzieć, wykluczyć, czy na przykład mamy infekcję, czy, no i znowu do urologa, żelaki powrostków nasiennych, no to musi być, pacjent musi być przebadany. Bez dodatkowych badań nie potrafimy nic powiedzieć, bo to właśnie później zaczynają się problemy z wyjaśnieniem, dlaczego nam się nie udaje. To właśnie to jest to, o czym ja mówiłem. Za mało danych, żeby można było odpowiedzieć, wiążące odpowiedzi, żeby mogły badać. Jeszcze takie pytanie się pojawiło, to jest z naszej grupy Obyć sobie życie. Czy należy odłożyć staranie, dopóki morfologia nasienia 1% się nie poprawi? Pozostałe parametry nasienia męża w porządku. Czy ewentualna ciąża jest obarczona dużym ryzykiem poronienia, wadami płodu? Dodam, że mam za sobą łyżeczkowanie po pustym jaju. Staramy się od maja 2019. Więc to, że morfologia plemników, tak jak już mówiłem, to, że morfologia plemników jest poniżej normy, nie oznacza, że wiąże się to z występowaniem częścią wad płodu. Bo tak jak mówię, musimy, mając zrobione badanie nasienia, później musimy to rozszerzyć o dodatkowe badanie. Jeśli towarzyszy zaburzeniu morfologii, fragmentacja DNA podwyższona, no to wtedy oczywiście prawdopodobieństwo wystąpienia poronienia jest wtedy większe, tak? Tak jak tutaj mamy, no, lekkość zwiększona, jest infekcja, no, też partnerka musi mieć wykonane badania, ponieważ wiemy, że na przykład przewlekłych stanach zapalnych endometrium mamy trudniej jest nam zajść w ciąży i większe prawdopodobieństwo poronienia, więc no, tak jak tu wspomniałem, w niepłodności pacjentem jest para i to się zmieniło i coraz częściej panowie aktywnie uczestniczą w tym procesie diagnostycznym, głównie diagnostycznym, no ale tak jak mówię, musi być trochę więcej badań, bo na podstawie samego seminogramu, jednego seminogramu, no nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic więcej. Panie doktorze, czy są jakieś wskazówki szczególne, jak mężczyzna powinien się jeszcze przygotować do takich badań? No, 2 do 7 dni wstrzemięźliwość płciowa. Pytanie z tym alkoholem. No, teoria teorią, praktyka praktyką. No, oczywiście też temperatura. No, nie może pacjent, jeśli umawia się na badanie nasienia i ma temperaturę ciała 38 lub więcej, no to no nie może mieć badania, ponieważ w trakcie infekcji no nie powinno się robić badań. No teraz szczególnie w okresie COVID-u tym bardziej, bo no nie zostanie zakwalifikowany do badania, ponieważ no będzie musiał poczekać, bo wszyscy mają mierzoną temperaturę, więc
więc nie odbędzie się badanie. No, z tym alkoholem, no, przynajmniej staramy się, żeby mocnego alkoholu nie było przez miesiąc, przynajmniej jeśli to jest możliwe, no bo tak jak mówię, powtarzam pacjentom, będziemy leczyli później wynik, a nie pacjenta. A jak często w ogóle, jak często pacjent powinien te badania powtarzać? Czy jest jakieś takie wytyczne? Jeśli wyniki są nieprawidłowe, to tak jak powiedziałem, po okresie minimum 2 tygodni przy zachowaniu tej wstrzemięźliwości 2 do 7 dni powinny być powtórzone. Jeśli wynik jest prawidłowy, wyniki są prawidłowe i zaczynamy się w trakcie diagnostyki partnerki, jakby nie musi być powtarzane badanie, my średnio powtarzamy raz na pół roku, raz na rok badanie. No natomiast jeśli jest już w cyklu terapeutycznym para, no to wtedy czasami powtarzamy badanie, ponieważ no wychodzi nam, że jeśli przy in vitro zarodki nie wyglądały prawidłowo, albo nie ma sukcesu, to między jedną a drugą procedurą próbujemy rozszerzyć też diagnostykę i sprawdzić, czy mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się stało. Padło jeszcze jedno tutaj pytanie, panie doktorze, od pani Gosi. Mam 31 lat i AMH 0,65 oraz mąż ma słabe plenniki. Czy in vitro to jedyna szansa? Co zrobić? Co by pan polecił, zasugerował? No, tak jak to pan profesor Szamatowicz mówił, najważniejsze to jest czas. No więc w tej sytuacji tu nie można tracić czasu, ponieważ mamy obniżoną rezerwę jajnikową i oczywiście, że może się zdarzyć, że w sposób naturalny ta para ma szansę, tylko jest pytanie i to postępowanie, jaką ma skuteczność. I kto weźmie odpowiedzialność za to, że na przykład para wróci za rok i wtedy jaka będzie rezerwa jajnikowa, tak? Ja rozumiem to, co już mówiłem wcześniej, że czasami jest właśnie, to jest klasyczny przykład, że mamy obniżoną rezerwę jajnikową, a powinniśmy mieć trochę czasu na leczenie partnera. No i tu są te dylematy, co robić. No, nie mamy czasu, natomiast powinno się spróbować in vitro, bo proszę Państwa, no, niepłodność jest chorobą i stosuje się adekwatne metody leczenia, adekwatne środki. Najbardziej skuteczną metodą diagnostyczną i terapeutyczną w takim przypadku jest in vitro. Więc uważam, że po dogłębnej diagnostyce powinno się wykonać procedurę in vitro i uważam, że jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie powinno się określić pacjentom, jaka skuteczność jest przewidywana tej procedury, ponieważ pacjenci czasami nie mają świadomości, że ta skuteczność mimo wykonywania tak zaawansowanych procedur no może być niska, nawet czasami jednocyfrowa. Żeby móc świadomie podjąć decyzję, pacjent musi być poinformowany dokładnie. Stwierdzenie, że skuteczność jest obniżona, uważam, że to nie jest wystarczające. Panie doktorze, jak można obniżyć wysoki poziom potencjału oksydacyjno-redukcyjnego nasienia? Co to takiego w ogóle jest? No to poziom wolnych rodników tlenowych w plazmie nasienia. No, skąd się to bierze? No, albo żylaki po prostu w nasieniach, ale najczęściej to jest po prostu to, że dużo siedzimy, długo przegrzewane są jądra. No i teraz, no po pierwsze, no mamy wstać z kanapy, podłożyć pilot do telewizora, tak, i ruszyć się. Rzucić palenie, tak? No to już zostało wszystko powiedziane. Po prostu są suplementy z antyoksydantami, ale zmiana trybu życia jest podstawową sprawą, tak? No i oczywiście patrzymy, bo ten potencjał, on, to,
te wolne rodniki później no, uszkadzają nam plemniki, które mają problemy z zapłodnieniem, więc i na to potrzeba czasu, tak jak mówiłem, minimum 3 miesiące, więc my musimy od pierwszej wizyty, czy od momentu, kiedy to badanie stwierdzi, że jest ten problem, no to się musimy wziąć za siebie i tak jak mówię, no przede wszystkim pacjent musi sobie sam pomóc. Pomóc temu szczęściu. Proszę, tak, pomóc temu szczęściu. Tak. Da korzyść dla wszystkich. Kolejne takie pytanie i tu jestem bardzo ciekawa odpowiedzi, czy w przypadku, jeśli była wazektomia, a mężczyzna nie ma zamrożonego nasienia, istnieje jakaś inna opcja pozyskania plemników poza biopsją? No, rewazektomia, czyli odwrócenie tego procesu. O, można? No można. Ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale rewazektomia nie jest możliwa w 100%. Może się mylę, ale chyba w 20% jest, to jest niemożliwe. Natomiast to jest bardzo taka żmudna operacja, bardzo trudna dla operatora, ponieważ no, wymaga wielkiej zręczności i wprawy. No dlatego czasami no, przychodzą pacjenci z pytaniem, co zrobić przed. Ja zawsze mówię, jeśli już się decydują na to, no to na podwiązanie nasieniowodów muszą, znaczy powinni zabezpieczyć sobie nasienie, powinni sobie zamrozić, bo życie pisze swoje scenariusze i to nie musi być ostateczna decyzja. No albo biopsja, tak? Ale wtedy biopsja to zawsze jest później in vitro. Przy zamrożonym nasieniu, przy odpowiedniej ilości, może się to skończyć tylko na inseminacji. Nie musimy wtedy wykonywać procedury in vitro. Kolejne pytanie, już widzimy na monitorze od pana Krzysztofa. Morfologia zero. Morfologia zero, tak. Tak, po 6 miesiącach hormony w normie, USG w normie, bez żylaków, urolog zalecił kurację 3 miesiące. Są wypisane i ewentualnie badanie po tym okresie. Czy to słuszne podejście? Oczywiście, jeśli podajemy klostryberzyd i anastazol, oczywiście powinny być, czasami mamy pozytywne efekty. Myślę, że tak. No, po tych 3 czy 6 miesiącach Państwo zobaczycie, czy Pan i lekarz prowadzący zobaczycie, jakie są efekty. No i tyle. No, trzeba by było jeszcze zobaczyć, to, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to powinienem wiedzieć, jaka jest koncentracja i, no i to, tak jak mówię, to jest troszkę mało danych, ale plusem jest to, że jest pan u urologa i jest pan w trakcie no, diagnostycznym i terapeutycznym, więc myślę, że idzie pan dobrą drogą. Dobry kierunek. Panie doktorze, z pana takiego gabinetu, z codziennej pracy, przypomina pan sobie jakiś taki trudny przypadek, gdzie właśnie był problem z nasieniem, a jednak dziecko się pojawiło? Utkwiło pan coś takiego? Oczywiście. To są spektakularne przypadki i o tym często w mediach społecznościowych pacjenci piszą i z tym jest czasami problem, ponieważ pacjent przychodzi, każdy ma nadzieję, że nie będzie musiał być operowany, nie będzie musiały być wprowadzone procedury wspomaganego rozrodu, no bo taka jest natura ludzka, no może się uda, tak, ale i tylko, że to jest, wszyscy o tym mówią, bo to jest bardzo rzadkie. Ta skuteczność tej procedury i nie wiemy, dlaczego pacjentka zachodzi w ciąży, jest bardzo niska. Po czym no, część pacjentek czyta te artykuły i mówi, to ja też nie będę musiała robić może zaawansowanych procedur, ja poczekam. No i no, z tym jest czasami problem. Albo jeśli proponujemy, żeby jednak przygotować się szybciej do tych procedur,
na przykład słyszymy, że no, celebryci, no na przykład no, tym czynnikiem jest wiek, tak? Nie musimy się śpieszyć. No jednak musimy się śpieszyć. I to, że pacjenci są w świetnej formie i panie wyglądają na młodszy wiek niż kalendarzowy, no ale jest ten wiek, zegar biologiczny i tu czasami jest problem z porozumieniem, to wszyscy ginekolodzy, którzy leczą niepłodność, no mówią o tym i trudno jest przekonać pacjentkę, że no nie ma innego wyjścia. Oczywiście cuda się w medycynie zdarzają, ale jednak jeśli mówimy o realnej skuteczności, cały czas mówimy o tej realnej skuteczności, to no lekarze, ginekolodzy, którzy się zajmują leczeniem niepłodności, chcą pomagać pacjentkom, chcą mieć sukcesy, więc tu jest obopólny interes i no, dlatego chcą jak najszybciej wyjaśnić pacjentce, że no, to jest jedna, jedyna droga, no, bo co pozostaje? No czekanie, no można czekać, tylko co wtedy, kiedy stracimy czas, nie ma pacjentki i pacjentka nie jest w ciąży? Co wtedy? Dokładnie. Panie doktorze, do czego powinien się przyznać jeszcze mężczyzna? Przed taką, robi pan diagnozę i oczywiście przyznaje się do używek, że pali, że pije, ale czy jakieś choroby też powinien się przyznać? Tak. Co powinien powiedzieć? To, no, powinien się przyznać do... No mówić jak na spowiedzi, no musi wywiad, lekarzy obowiązuje tajemnica lekarska i musi pacjent nam wszystko powiedzieć, tak, jakie choroby przechodził, czy no, czasami są to intymne sprawy, no ale my musimy wiedzieć, że przechodził leczenie i czy na przykład ma dzieci z innego związku, to też jest pomocne. Czasami bywa tak, że pary przychodzą, jakby pacjenci przychodzą oddzielnie. To też się tak zdarza, no ale musimy o tym wiedzieć. A często pary przychodzą razem czy oddzielnie? O tak, to się zmieniło. Ja to widzę, że panowie są bardziej zaangażowani. To jest plus i to muszę powiedzieć, trzeba pochwalić pacjentów, że w większości przypadków teraz panowie dają też wsparcie dla swoich partnerek. To jest bardzo pozytywne, naprawdę. To jest, i potrzebne. Tak, bardzo potrzebne i nie ma czegoś takiego, ja się nie spotkałem w ostatnich latach, nie było takiego zachowania, którym partner sugerowałby, że wina leży po jej stronie. Kiedyś to się zdarzało, natomiast teraz już nie, ta świadomość jest większa i to jest bardzo pozytywne. Chwała za to, bo paniom jest zawsze potrzebne też wsparcie psychiczne, bo gdzieś na ich rękach i głowie zawsze leży najwięcej, tak? Wiem, jak dziewczyny mówią, że na przykład mężowi muszą podać tabletki, więc zawsze myślą. No, czasami tak bywa, jeśli ja pytam pacjenta, jakie leki pan bierze i panowie wtedy tak porozumiewaczo patrzą na żonę i wtedy właśnie często już nawet nie pytam pana, tylko pytam pani i pytam, jakie mąż bierze tabletki, no cóż. Zdarza się, zdarza, tak, słyszę to. Panie doktorze, jeszcze jedna tutaj taka rzecz. Mąż ma zalcospermię. Jaką metodę zapłodniny najlepiej wykonać, posiadając zamrożony materiał z biopsji jądra? Jak wyselekcjonować najlepsze plemniki? No więc no, pytanie jest trochę trudne, ponieważ musimy wiedzieć, ile słomek i jakie słomki, jak zostało to nasienie zamrożone i jaką ilością nasienia dysponujemy. Bo czasami jest tak, że zdążyliśmy zamrozić wystarczającą ilość nasienia do tego, żeby wykonać jedną próbę lub dwie inseminacji, tak, a jeszcze zostaje jedna czy dwie słomki do takiej mniejszej, w których mamy mniejszą ilość, żeby wykonać ewentualnie in vitro.
No, z racji tego, że nie wiemy, ile tego nasienia mamy, ale na pewno w ośrodku, w którym to zostało zrobione, embriolodzy, jak i czy też lekarz prowadzący, dokładnie w raporcie po zamrożeniu, tam na pewno jest napisane, ile słomek zostało zamrożonych. I z tego będzie wynikało dalsze postępowanie. Panie doktorze, a czy można określić, jak długo w ogóle taka diagnostyka niepłodności u mężczyzny trwa? Diagnostyka? Myślę, że kwestia miesiąca, dwóch, natomiast no, ewentualne leczenie no to jest na pewno nie krócej niż kolejne 3 miesiące. Tak? Tak jak mówię, im szybciej, tym lepiej, ponieważ no, nie wiemy, co nas czeka i tak jak mówię, w zależności od tego, czy będzie nam, na pewno nam będzie potrzebny urolog. Ja z uporem maniaka ciągle tłumaczę, że urolog, proszę wykorzystywać sytuację, w której wreszcie mamy tego faceta w gabinecie, no bo i wtedy łatwiej jest umówić dla jego dobra do urologa. Natomiast no, wszystko później zależy od tego, jakie mamy zaburzenia. Tak? I to jest no, parę miesięcy, więc znowu wracamy do punktu wyjścia, nie marnujemy czasu. Ja nie mówię, że celem naszym jest wykonanie procedur wspomaganego rozrodu. Nie, tylko nie możemy przeoczyć tego momentu, kiedy mamy szansę na stosunkowo wysoki procent skuteczności i możemy zaprzepaścić to przez taką naszą opieszałość. Tak? Więc dlatego wiemy, stąd się między innymi bierze to zalecenie, że jeśli pacjentka przychodzi na pierwszą wizytę, to jeśli nawet jest bez partnera, to no, zlecamy badanie nasienia, bo wtedy wiemy od razu, czy mamy jakiś problem, no, ponieważ prawie 50% problemów związanych z niepłodnością, to jest czynnik męski i dlatego to jest najprostsze badanie. No kobieta jest narażona na cykliczne badania, na wiele badań, na drożność, na przykład, żeby musimy stwierdzić, czy są drożne jajowody, żeby móc stwierdzić, czy mamy szansę na naturalne poczęcie. No a u partnera no, badanie nasienia, to jest proste badanie i już wiemy mniej więcej, w którym kierunku idziemy. A czy są jakieś takie badania u mężczyzn, tak jak u kobiety, że na przykład trzeba zrobić FSH z TSH, tak? Czy są jakieś takie powiązane badania? Oczywiście trzeba zrobić badania hormonalne, ale to wynika z wyników badania nasienia, bo jeśli mamy duże zaburzenia, na przykład bardzo niską koncentrację, pojedyncze plemniki, no to wtedy zaczynamy i badania genetyczne, i właśnie badania hormonalne, ponieważ no, chcemy wyjaśnić, czy to jest zaburzenie koncentracji, na przykład jest związane z niedoborem hormonalnym. No i to oczywiście szybko robimy, no ale tak jak mówiłem, jeśli po pierwszej wizycie albo większość klinik ma na swoich stronach takie zalecenia, jak przygotować się do pierwszej wizyty, tak? Bo to ma sens, jeśli para przychodzi przygotowana i wtedy na tej pierwszej wizycie nie zlecamy tylko badań, tylko już omawiamy wyniki i wtedy no, jesteśmy o ten jeden krok do przodu. Dokładnie. Panie doktorze, jakby pan mógł tak podsumować tak ostatecznie na samym końcu tą diagnostykę męską, tak od myślniczka, jakie badanie? Pach, 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 pach. Czy immunolog? Czyli tak, seminogram to jest podstawa i najlepiej, żeby z tym seminogramem przyjść na pierwszą wizytę, bo to by była optymalna sprawa. Jeśli seminogram jest prawidłowy, no to dalsze badania, w zależności od tego, jak długo trwa niepłodność, jakie zaburzenia są u partnerki, no to może to być już wystarczające badanie. Tak? Natomiast jeśli parametry są obniżone, no to wtedy zaczyna się, tak jak mówię, powtarzamy badanie nasienia. Tak jak mówiłem, jedno badanie nie jest wystarczające, przerwa minimum 2 tygodnie
i wtedy robimy powtórkę. Jeśli faktycznie to te parametry nasienia są obniżone, rozszerzamy diagnostykę o badanie funkcji plemników, tak jak mówiłem, fragmentacja DNA, HBA test, czyli test związania z kwasem hyaluronowym, test z przeciwciał przeciwplemnikowych, badamy wakuole plemników, no i w zależności od tego, co dalej zobaczymy, no to wtedy nasze postępy. Oczywiście tak jak już mówiłem, urolog, dość częsta sprawa, tak jak już wspominałem, to są infekcje, więc, no ale to najczęściej, jeśli już u pacjentki jest, czy też tylko u partnera, no to oboje leczymy. No i wtedy, jeśli mamy już wszystkie wyniki, jeśli możemy to poprawić, tak jak już wspominałem, zaburzenia hormonalne, prolaktyna, tarczyca, no też mamy też dość dużo panów, którzy wychodzą z nadciśnieniem tętniczym, no jeśli jest otyłość, no to zaczynamy się leczyć i zaczynamy się lepiej prowadzić, no i wtedy jak już osiągniemy to, dość często jest też problem taki, że no pytanie jest takie, czy pacjent pyta, czy on musi zmienić swoje życie. No właśnie to, no tak jak mówię, no mamy dwie możliwości, albo szybko, tanio i najbardziej skutecznie, albo no drogo i mało skutecznie i długo. No ja mówię, proszę wybrać sobie wersję. No właśnie. No a później jak już jesteśmy przebadani, to ruszamy do leczenia. Bo de facto, no jeśli mamy wszystko już przebadane u partnerki i u partnera, no to zostaje nam tak naprawdę jedna, druga, trzecia inseminacja. Uważa się, że nie ma sensu robić więcej niż trzy inseminacje. I jeśli to nie daje efektu in vitro, no albo jeśli parametry mówią, że nie ma sensu robić inseminacji, no to wtedy się idzie do in vitro, więc dlatego najważniejszą rzeczą jest diagnostyka i ona musi być naprawdę solidnie zrobiona i dogłębna. I to taka multidyscyplinarna, czyli endokrynolog, jeśli potrzeba, no i ciągle urolog. Urolog, pomagać temu szczęściu. Tak, ale jest. Kim też właśnie pomagać, tak jak pan doktor powiedział, to, co można za darmo, po prostu styl życia zmienić i zadbać o siebie, bo to jest bardzo ważne. To jest podstawa, no musimy coś od siebie dać, tak? I no coraz częściej problem palenia papierosów znika, to jest bardzo pozytywne, a z alkoholem właściwie nie ma problemu. Często jest pytanie, czy lampka wina. Tak, to nie jest problem. Także a takie codzienne piwko? Proszę? Takie codzienne piwko? No raczej nie, raczej no... Ja nie mam badań, nie znam tych badań, które by potwierdzały, że codzienne piwo, no ale jeśli codziennie piwko pijemy, to możemy mieć też inne zaburzenia, więc ja często mówię i tu często jak para przychodzi, no to pacjentki często mówią, proszę powiedzieć mojemu mężowi na przykład, żeby rzucił palenia lub też, żeby nie pił piwa. Więc ja mówię, proszę pana, proszę nie pić piwa i tu... No ale zostawmy może tam weekend, to jedno małe, no i jakiś taki w duchu koncyliacyjnym zamykamy temat. Niech mają. Ale trzeba coś z siebie dać, tak. To nie może być, bo no musimy coś z siebie dać. To czasami tak jest, że no nie chcemy zmienić nawyków, no to nie będzie efektu, lub efekt będzie marny. Bo nawyki się bardzo trudno zmienia i się wychodzi ze strefy komfortu. Tak. Panie doktorze, serdecznie panu dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Było miło mi pana gościć po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni. Panie doktorze, serdecznie dziękuję, bardzo dużo informacji, bardzo dziękuję za poświęcony czas, za to, że pan z nami był. Szanowni państwo, jeszcze raz przypominam,
to była dawka tego, co znajdziecie na blogu, więc wchodźcie, czytajcie, tam jest bardzo dużo rzetelnej informacji, bardzo fajne zdjęcia, proszę wchodzić, czytać, dokształcać się, bo wiedza jest naszym orężem, jak sami słyszycie, i możemy sobie sami bardzo dużo pomóc, tylko trzeba chcieć, troszeczkę trzeba chcieć. Panie doktorze, życzę bardzo dużo zdrowia, no, tych bocianów jest najwięcej nad waszą kliniką i w waszej klinice, tych bocianów. Niech latają, niech nie odlatuje, niech nie odlatuje. Tak, niech ten kosmiczny korytarz, który Państwu pokazywałam, który jest prześliczny, niech ich prowadzi tak szczęśliwie i niech tam będzie jak najwięcej dzieci, niech się mnoży i niech tam będzie bardzo, bardzo wesoło i głośno od dzieci. Tego bardzo serdecznie Wam życzę, całej klinice Parents. Serdecznie, serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był dzisiaj pan doktor Jarosław Janeczko, któremu bardzo dziękuję. Dziękuję też firmie MSD Polska za wsparcie i za to, że nam partnerują w tej edukacji. Ja tylko przypomnę, że klinika Parents jest to 5 placówek: Kraków, Rzeszów, Opole, Bydgoszcz, Lwów. Klinika ma 12 lat doświadczenia. Warszawa jeszcze, o proszę bardzo, to już dodaję, że jeszcze Warszawa, szanowni Państwo. Czyli panie doktorze, znajdziemy pana w Warszawie? No ale ja nie jestem potrzebny, tam są lepsi ode mnie, także to... Nie, no wie pan, ja różne słyszę tutaj rzeczy, że dziewczyny jadą specjalnie do pana, więc no, więc w tamtym kierunku też są. Więc szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na blog, serdecznie zapraszam na www.parents.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje odnośnie kliniki Parents Kraków. Dziękuję serdecznie za dzisiaj, panie doktorze. Proszę pozostać w bardzo dobrym zdrowiu. Do usłyszenia, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no dzisiaj już kończymy. Moim i Państwa gościem był pan doktor Jarosław Janeczko. Serdecznie dziękuję, serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i do usłyszenia. I zapraszam na bloga. Wiedza jest naszym orężem, zawsze to będę mówić. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.